Emanet, Nesli ją decyduje się na kradzież. Bokti chłopak całkiem namieszał jej w głowie. Streszczenie 190. Odcinka serialu Dziedzictwo, 10 stycznia 2024 roku, Nesli ją, która wpadła w oko fratowi, jest zafascynowana znajomością z bogatym Borą. Dziewczyna nie wie, że ten spotyka się z nią tylko dlatego, że założył się z kolegami. Ta jednak, by mu zaimponować, decyduje się na kradzież. Co wydarzy się w 190. odcinku serialu Emanet? Znajomość Nesli ją z Borą rozpoczęła się, gdy bogaty chłopak omal jej nie potrącił. Podczas burzliwej wymiany zdań dziewczyna go spoliczkowała, a ten postanowił się na niej zemścić. Założył się z kolegą, że rozkocha w sobie Nesli ją, a następnie ją rzuci. Kobieta jest zauroczona nowym znajomym, który pomógł jej wyjść z aresztu, a także przekonał szkołę, by Nesli ją w ramach zadośćuczynienia, bezpłatnie uczestniczyła w kursie dla projektantów mody. Wciąż nie zdaje sobie sprawy, że jego intencje są nieszczere. O jej względy stara się przecież także policjant Frat, którego poznała na weselu Zeyr i Ismana. Emanet 190. Co wydarzy się w odcinku? W 190. odcinku serialu Dziedzictwo Nesli ją zdecyduje się na kradzież? Co więcej, jej ofiarą zostanie Adalet. Mimo wyrzutów sumienia, dziewczyna wykrada ciotce kartę kredytową, bo chce kupić Borze kosztowny zegarek. Frat spotyka się z Nesli ją, która prosi go o pomoc w wyborze zegarka. Chłopak jest przekonany, że to on dostanie prezent. Załamuje się, gdy Nesli ją przyznaje, że to podarunek dla Bory w podziękowaniu za jego pomoc. Kiedy 190. odcinek serialu Emanet, widzowie zobaczą 190. odcinek tureckiego hitu Dziedzictwo w środę, 10. stycznia 2023 roku, o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana w czwartek, 11 stycznia o godzinie 5:15, na tym samym kanale.